dla nas Syn Boży. W to wierzy człowiecze zbożny, iż przez trud Bóg swój lud odjął diabłu strażej, przydał nam zdrowia wiecznego, starostę schował piekielnego, śmierć podjął wspomnioną człowieka pierwszego. Jeszcze trudy cierpiał bezmierne, jeszcze był nie przyśpiał za wierne, a że sam Bóg z martwych wstał. Adamie, Ty Boży Kniesiu, Ty siedzisz u Boga w wiecu, dowieś nas, swe dzieci, gdzie królują anieli. Tam radość, tam miłość, tam widzenie Twórca, anielskie bez końca. Tu się nam zjawiło diable potępienie. Ni srebrem, ni złotem nas piekła odkupił, swą mocą zastąpił. Ciebie dla człowiecze dał Bóg przekłoć sobie, bo kręcę nodze obie. Krew święta szła z boku na zbawienie to. Wspomóżcie, byśmy z wami przebyli, Jezu Chrysta chwalili. Tegoż nas domieści Jezu Chryste miły, byśmy z Tobą byli, gdzie się nam radują już niebieskie siły. Amen, 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 tak, o Bóg daj, byśmy poszli wszyscy w raj.
gdzie królują anieli. Oddać raczy Jego prosimy, daj na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison. 700 lat minęło od koronacji Władysława Łokietka, pierwszego polskiego króla koronowanego nie w Gnieźnie, tylko w Krakowie. Z tej okazji chcieliśmy się z Państwem spotkać tutaj, w najstarszym chyba piastowskim grodzie, grodzisku na terenie Polski. A czy piastowskie grody były poza terenem Polski, trudno powiedzieć, na Śląsku. Chcemy, żeby Państwo śpiewali z nami historię o Łokietku. Będzie kilka takich okazji. Będzie inwitatorium, które za chwilę zaśpiewamy z powtarzanym refrenem w języku polskim. Będzie też wielce pouczająca pieśń o wójcie Albercie. To był taki wójt krakowski, żyjący, władający Krakowem w czasach Łokietka, który postanowił sprzeciwić się krakowskiemu księciu Bolesławowi i bardzo dużo na tym stracił. A teraz pieśń o narodzinach i o żenku Władysława Łokietka. Posłuchajcie, dobrzy ludzie, pieśń zaśpiewam o książęciu, mężny sercem i rozumem, co w niedużym ciele drzemał, Łokietkiem go zwali, Łokietkiem go zwali. Kneś Kazimierz na Kujawach, władca zamku Dobrzyńskiego, na Łęczycy i w Sieradzu, w lądzie i na Wyszogrodzie, Władysława ojcem, Władysława ojcem. Ten Władysław z Opolszczanki, Eufrozyny narodzony, wzrastał w męstwie i mądrości, szkoląc w sztuce się rycerskiej z księciem Bolesławem, z księciem Bolesławem. Gdy najechał Wielkopolskę książę Henryk, pan Głogowa, wspólną mocą, wspólnym bojem, dzielnie bili się o ziemię bracia Piastowicze, bracia Piastowicze. Młodym będąc kneś Władysław, jeszcze pod opieką matki, na tron zasiadł na Kujawach, w Brześciu zamek obejmując, ojca Kazimierza, ojca Kazimierza. Gdy Władysław był dostały, kneś Przemysław, pan Poznania, wydał córkę swą najstarszą, księżną piastowską Jadwigę, żoną Władysława, żoną Władysława.
Konrad książę mazowiecki, knując przeciw Łokietkowi, śle Rusinów i Litwinów, by zabrali w Gostyninie gród Władysławowi. Gród Władysławowi. A gdy umarł Leszek Czarny, brat przyrodni Władysława, na stolicę do Krakowa poszedł Wacław, książę Czechów, z woli, lecz bez prawa. Z woli, lecz bez prawa. A Władysław spokorzony szuka miejsca, gdzie by ubiec. Jedzie najpierw do Rzymu, potem w Węgrzech zamieszkuje, w Amadeja domu. Amadeja domu. Yeah.
Uwielbiajmy Pana, Króla Wielkiego. Uwielbiajmy Pana. Venite exultemus Domino. Jubilemus Deo salutari nostro. Preoccupemus faciem eius in confessione et in psalmis jubilemus ei. Crura velche Króla Wielkiego, uwielbiajmy Pana. Odies i vocem meius audieritis, nolite obdurare. Tentationis in deserto, ubi tenta verunt me, patres vestri, proba verunt et viderunt operum.
Thank you.
radzieckim haniebnym zamachu i zabiciu księcia Przemysłu. Umarł Bolesław pobożny, stryj knezia Przemysława. Ten wonczas wziął poznański tron, by wielkiej Polski zamki wziąć. Kirieleison! Był to Piastowicz przemyślny, chciałby zjednoczyć Piastów ród. Wespół z biskupem gnieźnieńskim zgodę zawarli z Łokietkiem. Alleluja! Gdy umarł gdański kneś mściwoj, ziemię pomorską Przemysł wziął. Był wonczas książę mocen tak, aby królestwo Polski wziąć. Kirieleison! Gród zasie w prastarym wieczu Przemysław kapelanowi darował swemu Tilonowi, wraz z zamkiem miasto uczynił. Alleluja! Przemysł zaś koronę bierze, w Gnieźnie go biskup uwieńcza, wsiędzie na tron wielkopolski, lecz królem będzie niedługo. Kirieleison! Gdy w narodzenie pańskie Przemysł spotyka Łokietka, w Gnieźnie się mile witają, o zjednoczeniu rozprawiają. Kirieleison! Brandeburczykom to nie w smak, że Piastowie władzę silną chcą ustanowić w całej Polsce, więc zdradę niecną szykują. Kirieleison! Schodzą się cichcem w Rogoźnie, gdzie Przemysł pędził karnawał. Popielec króla raptują i w Brandenburgię wywożą. Kirieleison! Przemysł osłabłszy w potyczce, umarł więzion przez margrabiów. Wtedy Łokietek wielką Polskę wziął do królestwa swojego. Kirieleison! Oh.
Thank you.
leści, tyle cierpień i boleści, Bóg zrównał widocznie. Gdy wyroki przyjdą, Boże, tutaj głowę mą położę, tu na wieki spoczną. Na morku na wiecznie kocha dzisiaj pieśni i ukocha jutro kołem strzaska. Zamorduje ręką wściekłą, jeszcze duszę wtrąci. Yeah.
król Łokietek staje się król. Pieśń o koronacji Łokietka. Historii koniec taki jawi się szczęśliwy. Knieś Władysław swe zasługi dla ojczyzny losu spełnił liczne i solennie, idąc radą głosu. Braci swoich piastowiczów rządca spolegliwy, Kascy margrabiowie księcia Przemysława gładzą. Wączas knieś Władysław bierze w wielkiej Polski ziemię, gdzie panowie w gnieźnie piastów chcą ocalić plemię. Łokietkowi tam koronę Polski wespół dadzą. Knieś Łokietek królem nie chciał być, lecz jeno księciem, co piastowskie ziemie trzyma w swoim ręku możnym. Być dziedzicem swej ojczyzny, lecz nie władcą groźnym. Przyszła z tego bieda Polsce, król Czech Wacław wzięty. Więc Władysław z Polski bierze do madziarskiej ziemi. Gościem staje w domu króla Węgier Amadeja. Tam rozmyśla nad ojczyzną, Bogu się powierza, by powrócić do Krakowa z rycerzami swemi. Zatem wraca knieś do Polski, Wacław wypędzony, a panowie polskiej ziemi Łokietkowi wierni. W wielkiej Polsce zasie jedno przed Henrykiem korni. Polski królem z tej przyczyny nikt nie postawiony. Na Pomorzu zaś Krzyżacy Gdański biorą zamek, wypędzają zeń Bogusza, sługę Władysława. Knieś Łokietek chce paktować, lecz nic nie dostawa, a Prusacy na Pomorzu sieją wielki zamęt. Knieś Władysław do papieża śle biskupa z misją, aby prosił o koronę dla Łokietka z Rzymu. Papież nie chce wbrew Janowi, królowi czeskiemu, Łokietkowi nadać władzy, list z poradą wysłał. Koniec dobry, gdy panowie w Krakowie siadają i Łokietka królem stawią za papieską radą. Koronują władcą Polski, klejnot z Gniezna kładą, by piastowską ziemię w jedno złączyć uradzają. Alleluia.
per capute. No.
synu